bardzo dawno temu żył sobie kopacz o imieniu Dusty. Dusty był kopaczem jak każdy. Ale tego dnia miało się całkiem odmienić jego życie. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie będę dalej słuchał. Czas na chwilę przyjemności. Skończ tę paplaninę, co? Kiedyś strasznie dobrze, nigdy się nie nauczy. O, tak. Pewnie masz rację. Tylko zachowaj to dla siebie. Teraz trzeba się czegoś napić i może coś zjeść. Ludzie zawsze gadają. Lepiej się do tego nie bierze, żeby to się kiedyś zmieniło. Jednak ziarno prawdy. Żadnego kurwa jedzenia i picia. Idziesz ze mną. Nigdzie nie idę, ja nic nie zrobiłem. Kurwa, ludzie, ratunku. Myślałem, że to się już uważać. Ja pierdolę, wracaj tu. Sprawy zawsze gadają. Jeśli myślisz, że zagubi, to się... Czekaj, lepiej się w nic... Uff, chyba mu spierdoliłem. Ciekawe, czego ode mnie chciał. No ale cóż... Od razu wiedziałem. Pójdę do Snafa, ciekawe, co dziś ma na obiad. Musisz uważać na to, co mówisz. To się chyba. Już czuję zapach grzybowej. Jakiej grzybowej? Dzisiaj na polowaniu wdepłem w gówno cieniostwora. O kurwa, nieważne, co dzisiaj na obiad. Gówno, dzisiaj kopacze nic nie dostają, tylko idą do magów ognia na badanie. Orzesz, domyślam się, dlaczego chciał ode mnie tamten strażnik, no nic, idę. Na innosa, nareszcie jesteś. Nie innosuj mi tu kurwa, tylko mów, o co chodzi, przez was nie mogę nawet zupy grzybowej zjeść. Niedługo wydarzy się coś strasznego i szukamy w starych księgach wiadomości o wybrańcach. I w jednej z nich pisało: wybrańcem będzie osoba najmniej do tego powołana i szukamy wśród was, czyli kopaczy. No dobra, no to szybko, bo nie mam czasu. Wiedziałem, że to się skończyło już dawno temu. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Na innosa wynik pozytywny. Idź do naszego arcymaga, on cię zbada jeszcze raz, żebyśmy byli pewni. Magowie ognia są bardziej pojebani, niż mi się zdawało. Czy mówię z arcymagiem? Tak. Wygląda na to, że wynik był pozytywny, inaczej byś tutaj nie wszedł. Zgadłeś. No więc sprawdźmy, czy jesteś tym, za kogo cię uważamy. To ty, to naprawdę ty. Będziesz musiał stawić czoła armii nieumarłych, które niedługo zaatakują kolonię, ale o tym później. Idź po pancerz dla siebie do kuźni. Nie możesz przecież chodzić w łachach kopacza. Ten dzień jest bardziej pojebany od innych, no ale przynajmniej dostanę pancerz. Ale jak sobie kurwa pomyślę o nieumarłych, to mi się oddech ciewa bycie bohaterem. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Przybyłem na polecenie arcymaga kręgu ognia, mam odebrać pancerz. To ty jesteś tym wybrańcem? Haha, przecież nieumarli cię zjedzą. Akurat tyle to wiem. Thank you.